Witam Was, moi drodzy. Ja bardzo lubię Brazylię, zwłaszcza w siatkówkę. Nie powiem, bardzo mi się podoba ostatnimi czasy, choć różnie bywa, ale dobrze jest. Moi drodzy, ja chciałem się z Wami podzielić dzisiaj takim fragmentem, który z księgi, pochodzącej z księgi, którą no najbardziej lubię, jest jedną z tych, których najbardziej lubię. W Słowie Bożym to nie znaczy, że są takie, których nie lubię, ale do tej po prostu częściej wracam, jakoś jest mi bliższa. List do Filipian, pierwszy rozdział z tego listu. Tak, kiedyś już o tym mówiłem, a tak dla przypomnienia, mniej więcej jeśli chodzi o list, o Filipi, chciałem kilka słów, zanim przejdę do treści. List został napisany przez apostoła Pawła około 10 lat po powstaniu zboru, który sam założył. I napisany był z więzienia, do którego Paweł trafił za głoszenie Ewangelii, za to, że zakłada zbory, za to, że działa, za to, że żyje tak, jak głosi. Mimo tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się apostoł Paweł, list jest pełen radości i pełen ciepła, otuchy. Sami Filipianie, miasto Filipi i jego mieszkańcy, oni byli obywatelami Cesarstwa Rzymskiego. W tamtych czasach był to powód do dumy. Obywatelstwo dawało, obywatelstwo Cesarstwa Rzymskiego dawało szereg przywilejów i bezpieczeństwo. Apostoł Paweł także był obywatelem rzymskim, dzięki temu też mógł podróżować względnie bezpiecznie i głosić Ewangelię. Jednak pisząc do Filipian, Paweł takie słowa zawiera. W pierwszym rozdziale od 27 wersetu do 30. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzicie, widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Paweł przypomina Filipianom o tym, że są kimś więcej, aniżeli obywatelami Cesarstwa Rzymskiego, są obywatelami Królestwa Bożego, stali się nimi poprzez to, że przyjęli Ewangelię, którą głosił. I to jest najważniejsze w ich życiu. Powinno być widoczne w tym, jak żyją, jak postępują. Także dla nas dzisiaj te słowa są bardzo aktualne, są skierowane, chociaż żyjemy prawie te 2000 lat później. Podobne słowa Paweł też zawarł w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale i w 10 wersecie. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. A także w liście do Efezjan, 4 rozdziale, napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Dzisiaj, gdy ludzie, gdy społeczeństwo, w którym żyjemy, bardzo często mówią jedno, robią zupełnie coś innego, gdy ludzie nauczyli dostosowywać się swoje zachowanie do miejsca, w którym tylko są przez moment i nie mają do siebie zaufania, nie dotrzymują słowa, nie spełniają obietnic. Chrześcijanie, ludzie, którzy są obywatelami nieba, powinni żyć inaczej. Powinni żyć zgodnie z tym, co im głoszono i zgodnie z tym, co sami głoszą i w co wierzą. Nasze codzienne i potoczne życie może być największym świadectwem dla otoczenia, w jakim żyjemy. Gdy czytamy Ewangelię, widzimy, że Jezus tak żył, jak nauczał.
Ludzie, patrząc na takie właśnie życie nasze, mogą się budować. Nasze życie ma być pobożne i uduchowione nie tylko w niedzielę przez 2 godziny, a później w pracy, w domu już jak się chce, bo pobożni jesteśmy przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Bóg widzi nas zawsze i wszędzie i On wie, jak się zachowujemy. Tu nie pomaga nam żadna gra ani udawanie. W czasach ostatecznych, jak napisał też apostoł Paweł w 2 liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, ludzie będą przybierać pozory pobożności. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie mający tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. To były słowa skierowane do Tymoteusza, do ucznia, do ukochanego ucznia apostoła Pawła, mówiące o tym, co będzie miało miejsce, o tym w sumie o czasach, w których my już też żyjemy i gdy doświadczamy właśnie takich ludzi. Jak więc powinno wyglądać życie chrześcijanina w świecie? Mnie bardzo podoba się obraz taki ze Starego Testamentu, 4 Księdze Mojżeszowej. Przez kilka pierwszych rozdziałów jest opis Izraela podróżującego przez pustynię. I tam, jeżeli wczytamy się w ten tekst, no to jest kilka rozdziałów, więc wiadomo, no nie będę teraz tego przytaczał, ale w skrócie, gdy szli przez pustynię, przez pustkowia, ona to nie była może taka pustynia jak Sahara, bardziej kamienista, ale miejsce niebezpieczne, puste, zawsze w centrum ich pochodu, a podróżowało bardzo dużo ludzi, zawsze w centrum miała znajdować się Arka Przymierza, otoczona z 4 stron właśnie plemionami, które podróżowały. Gdy rozbijali swoje namioty, tak samo miało w centrum obozowiska miał znajdować się Arka Przymierza, ich Bóg, z którym podróżowali, który zapewniał im bezpieczeństwo, który ich prowadził. Zawsze w środku, w centrum był Bóg. Paweł, gdy pisze do Filipian, nie mówi tylko o tym, że życie ma być inne od życia człowieka z Kościoła. Warto, żeby wiedzieć, jakie to życie ma być, jak życie może być godne Ewangelii, no warto przypomnieć sobie, czym jest Ewangelia, ta podstawa wiary, którą mamy. W 1 liście do Koryntian Paweł zawarł taką definicję, kilka wersetów, które w skrócie opisują to, w co wierzymy. Te kilka zdań dobrze oddaje absolutne podstawy naszej wiary. Jest to 15 rozdział, wersety od 1 do 11. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism, i że ukazał się Kefasowi, potem 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje,
Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. I w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. Ja sobie pozwoliłem wypunktować w Biblii, zaznaczyć kilka te podstawowe elementy naszej wiary, Ewangelii, którą usłyszeliśmy i którą sami głosimy. Po pierwsze, Jezus umarł. Był na tej ziemi, żył, umarł za nasze grzechy, potwierdzając w tym Słowo Boże. Został pogrzebany, a po trzech dniach zmartwychwstał, po czym ukazał się ludziom. Ukazał się uczniom, ukazał się setkom ludzi, którzy przebywali w Jerozolimie. I ostatni element, o którym Paweł tu też pisze. Łaska. Najważniejsza rzecz w naszym życiu, w naszym zbawieniu. Zbawieni zostaliśmy z łaski. I Paweł też z łaski głosił tą Ewangelię. Czy ktoś z was słyszał inną Ewangelię? Czy nawrócił się ktoś z was na podstawie innej Ewangelii? Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że to są podstawy naszej wiary i na podstawie tego my mamy żyć, mamy okazywać wdzięczność Bogu. Śpiewaliśmy dzisiaj jedną pieśń na początku, tak? Twoja łaska na wieki trwa. Właśnie łaska to, że możemy przystąpić do Boga, możemy do Niego przyjść. Zrozumienie tego, że otrzymujemy od Boga zbawienie, na które nie możemy normalnie zapracować, prowadzi nas do pokuty, do odwrócenia się od świata, do odwrócenia się od grzechu, do nowonarodzenia. I do słów, jakie apostoł Paweł w liście do Filipian zawarł w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie. Dla mnie życiem jest Chrystus. Nic innego się nie liczy. To jest najważniejsze, co do czego jego życie prowadzi. Bóg poprzez swoją łaskę uratował nas od Ewangelii własnej sprawiedliwości, od Ewangelii uczynków, od prób zdobycia samemu zbawienia. Zbawił nas z łaski i ta łaska sprawia, że my teraz jesteśmy zupełnie inni, aniżeli przed przyjęciem Boga. Taką Ewangelię Paweł głosił w Filipii, taką głosił w Koryncie i w wielu innych miejscach i z tą Ewangelię, zagłoszenie tej Ewangelii właśnie przebywał w więzieniu. Z jakim skutkiem w tym więzieniu przebywał, wiecie, można by zapytać. W liście do Filipian, we wcześniejszych wersetach, Paweł pisze, że dzięki jego uwięzieniu jeszcze więcej osób uwierzyło w to, co on głosi. Mało tego, więcej ludzi zaczęło głosić Ewangelię z różnych pobudek, ale głosili tą samą Ewangelię. I spowodowało to, że nawet prawdopodobnie ludzie z otoczenia cesarza nawrócili się. Mało tego, w liście do Filemona w pierwszym rozdziale i w 10 wersecie czytamy taki fragment, że proszę cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu. Onezym, pamiętacie kim był? Może to uciekinier, więzień, człowiek, który uciekł, niewolnik, który uciekł i trafił akurat z apostołem Pawłem do jednego więzienia. I tam Paweł głosił mu Ewangelię i on uwierzył. I okazało się, że on uciekł od Filemona, który był wierzący. I właśnie list do Filemona między innymi o tym pisze Paweł, o tym, żeby Filemon przyjął swojego zbiegłego więźnia, bo on jest teraz jego bratem. Jest wierzący.
to jest praca, którą Paweł wykonał, w cudzysłowie praca, którą Paweł wykonał, będąc w więzieniu. Apostoł jest uwięziony, ale Ewangelia nie. Ta Ewangelia nie jest uwięziona. Jej się nie da uwolnić. Ona zawsze będzie wolna i zawsze będzie działała. Zawsze będzie, niezależnie od tego, gdzie ktoś przebywa, zawsze ta Ewangelia będzie miała moc do zbawiania ludzi. Tak samo w Brazylii będzie miała moc do tego, żeby działać, żeby ludzie zbawiani byli. Tak samo w Polsce. Ewangelia jest najwspanialszą nowiną, jaką człowiek grzeszny może w swoim życiu usłyszeć. Jestem grzeszny, ciągle upadam. Wydaje mi się, że nie zasługuję na nic, a jednak Bóg wyciąga rękę do nas i to On okazuje nam łaskę i uwalnia nas od potępienia. Mogę stać się Jego dzieckiem. On mnie przyjmuje, akceptuje, przebacza moje grzechy i mogę rozpocząć na nowo życie w Bożej rodzinie. Zbawia nas wiara w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To jest najważniejsze. Nie da się wynagrodzić Bogu łaski, którą nam okazał, którą nas obdarzył. I też w naszym życiu nie chodzi o to, byśmy wyrównywali nasze rachunki z Bogiem za to, co dla nas On zrobił. No, zastanówmy się, czy potrafimy zaimponować Bogu w jakiś sposób. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy, i to trzeba głosić. Niezależnie, dalej Paweł pisze tam, że czy przyjdzie, czy będzie nieobecny, ma się to odbywać w jednym duchu, jednomyślnie. I myślę, że ważne jest to, że Paweł, mówiąc o potrzebie życia właśnie zgodnego z Ewangelią, od razu dodaje, że ma ono takie być niezależnie od tego, czy jest z nimi, czy go nie ma. Łatwiej nam jest na pewno trzymać taki pion, gdy nie jesteśmy sami, gdy ktoś jest, na kim możemy się wzorować, ktoś, kto nas wspiera, i posiadanie takich autorytetów na pewno w życiu chrześcijańskim jest ważne. Jednak tak jak w naszym zwykłym życiu, tak i jako chrześcijanie potrzebujemy rozwoju i musimy się rozwijać, dojrzewać, stawać się samodzielni i odpowiedzialni, jednocześnie żyjąc wśród innych wierzących. Najpierw musimy narodzić się na nowo, ale to nie koniec. Stajemy się niemowlętami duchowymi i dziećmi Bożymi. Dążymy do duchowej dojrzałości. W liście do Efezjan w 4 rozdziale apostoł Paweł napisał takie słowa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Nie mamy być całe życie niemowlętami. Mamy dojrzewać w naszym życiu chrześcijańskim, wzrastać, rozwijać się, dorastać do pewnego wzoru, który mamy, który nam pozostawił Jezus. Oczywiście jedni dojrzewają z nas szybciej, inni wolniej. Można być młodym człowiekiem, a jednocześnie być niezwykle dojrzałym chrześcijaninem. Tu chociażby przykład Tymoteusza, właśnie człowieka, którego apostoł Paweł miał jako brata i syna, nazywał go synem. Był bardzo młody, a jednak bardzo wiele mu powierzano i był bardzo odpowiedzialną osobą. Także zbór umieszcza nas w zborze, by nas zmieniać, by nad nami pracować poprzez swoje słowo, poprzez Pismo Święte, bo to właśnie nasze słowo przenika do głębi, ono obnaża nasze wady, ale także poprzez relacje z innymi ludźmi, byśmy nawzajem sobie usługiwali i by poprzez te relacje zmieniać swoje życie. Nie, żebyśmy narzucali swoje przekonania innym jako jedyne i obowiązujące, choć tarcia jakieś są nieuniknione. No tu Filipian, ten sam list, Filipian, 4 rozdział i 2 werset, słuchajcie, tam Paweł pisze,
Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. No, dwie kobiety były w tym zborze, które pokłóciły się. Coś było między nimi, nie wiemy, nie znamy szczegółów, ale apostoł pisze, no, to nie jest właściwa postawa, nie w ten sposób żyjcie. Macie być jednomyślni, macie żyć razem i macie skupić się na tym, by wspólnie żyć. Mamy stać w jednym duchu. Wierzący, no niestety, potrafią się różnić o wiele i już samo pojęcie jednomyślności wywołuje wiele dyskusji czy wręcz kłótni. Pamiętajmy, mamy jednego Boga, jednego Zbawiciela, jednego Ducha, jeden cel. Mamy jednomyślnie walczyć o wiarę, jak to apostoł zapisał, ale też walczyć, ale z kim? Kto jest przeciwnikiem w tej walce naszej? Gdy walczymy, gdy głosimy Ewangelię, gdy walczymy, jak walczyć o tą Ewangelię? Pamiętajmy, że walka o wiarę to bój nie z ciałem, ale to coś więcej. W 2 Koryntian Paweł napisał w 10 rozdziale takie słowa. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Także w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Moi drodzy, często, gdy wybuchają jakieś problemy, gdy na przykład głosimy Ewangelię i ktoś jest się nam sprzeciwia, gdy żyjemy i mamy wroga jakiegoś, który przeciwstawia się naszemu sposobowi życia. Mamy niestety takie jakieś, mam wrażenie, podejście skupiać się na danym człowieku. Mnie się podoba bardzo takie bardzo ciekawe sformułowanie właśnie, że powinniśmy pamiętać, że to nie człowiek jest naszym przeciwnikiem. Ten człowiek jest ofiarą naszego przeciwnika. Więc to zupełnie jakby zmienia spojrzenie nasze na to, co, w jaki sposób my mamy żyć i jak traktować takiego człowieka. To jest ofiara naszego wroga. Więc nie możemy tutaj się jakby wylewać na niego. Co jest bronią? Słuchajcie, w zbroi Bożej jaka broń występuje? Tam jest właściwie jeden fragment tylko mówiący o broni. To jest miecz, tak? Którym jest Słowo Boże. Więc jak się bronić? Głosić Słowo Boże, głosić Ewangelię, głosić zdrową naukę. To też jest dla mnie na przykład często, gdy mówi się o głoszeniu złej nauki, jakiegoś niewłaściwego nauczania i sprzeciwstawianiu się temu. No, ja uważam najlepszym i najbardziej sprawdzonym sposobem walki ze zwiedzeniami, z jakimś właśnie złym nauczaniem jest głoszenie dobrego nauczania, dobrego Słowa Bożego. To jest nasz oręż. Nie wdawanie się w dyskusje, w awantury jakieś, tylko głoś Słowo Boże. Już. Walczyć to znaczy głosić Ewangelię, bo to Ewangelia ma moc zmieniać życie ludzkie. I w przypadku Filipian też, zbór ma problemy, występują w nim jakieś kłótnie, a Paweł im pisze, skupcie się na Ewangelii, skupcie się na głoszeniu Słowa Bożego, a nie skupiajcie się na sobie. Nie dajcie się zastraszyć, bo czym jest strach? Gdy ja myślę o strachu, to ja rozumiem go jako jakąś niepewność, bo nie wiem, co się wydarzy,
jakie będą konsekwencje tego, co się dzieje. Ten strach dowodzi braku kontroli naszej. Strach nas paraliżuje i powoduje uległość, bojąc się, no, w jakim sensie się poddajemy. Ale strach nie powinien rządzić naszym zachowaniem. Zawsze, gdy jest głoszona Ewangelia, dają znać o sobie jej przeciwnicy. I teraz człowiek wierny Ewangelii będzie miał w swoim życiu problemy, bo będą ludzie, którzy będą mu przeciwni. Będą zazdrościć z różnych powodów, będą szukać jakichś haków na takiego człowieka. Naszym powołaniem jest, za przykładem Jezusa i Pawła, stać po stronie Ewangelii, nawet jeżeli ludzie wokół nas odwracają się i od nas, i odwracają się od Ewangelii. Nie jesteśmy nigdy w tym osamotnieni. No, oddaliśmy nasze życie Bogu, narodziliśmy się jako dzieci Boże, jesteśmy Jego Kościołem i pamiętajmy, że jesteśmy w drużynie, która nie przegrywa. No nie ma szansy przegrać, wybaczcie, ale nie da się. I w moim życiu też bywają chwile obaw, bywają chwile niepewności. No ja sobie czytam wtedy Objawienie na przykład. Jakoś też mi się bardzo podoba ta księga, zwłaszcza jeśli chodzi o zakończenie, bo ono daje mi właśnie pewność tego, co się wydarzy. Nie potrzeba być do tego jakimś, żeby to zrozumieć, nie potrzeba być jakimś fachowcem, specjalistą. Jezus wygrywa i już. Tak się kończy Objawienie i tak się kończy historia naszego świata. Nie dając się zastraszyć przeciwnikom, wzbudzamy w tych przeciwnikach wątpliwości, bo może to postępowanie, może, czy też inaczej, no, możemy wzbudzić wątpliwości w to ich postępowanie, bo nasza postawa może dać komuś do myślenia, dlaczego my jesteśmy przekonani tak bardzo o tym. Skąd w nas taka siła i taka determinacja? Nie dając się zastraszyć, nie bojąc się, możemy pokazać światu prawdę i wartość Ewangelii, tą, w którą wierzymy. Właśnie ta nasza pewność, nasza nieugiętość w tych przekonaniach jest zapowiedzią zguby, zapowiedzią sądu, który nadejdzie. Jeżeli się nie dałeś zastraszyć, to wygrałeś. Tak jak wygrał Szczepan, który w ciężkiej chwili, w chwili śmierci, po wygłoszeniu kazania, zaufał Bogu. Tak jak wygrał Paweł, który choć głosił Ewangelię, był w więzieniu, dalej to robił i nic innego nie widział możliwości, żeby cokolwiek innego robić. Konieczna jest tutaj wiara w to, co czytamy w Biblii, to, o czym czytamy. Zobaczcie moment. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. To jest 29 werset tego fragmentu, którego czytałem. Wiara jest elementem naszego życia. Zauważcie, że tu jest opisane, że jest darem. Świat nie kończy się na tym, co widzimy, ani na tym, na co możemy dotknąć. To jest podstawa tej naszej wiary, tego, jak żyjemy. Jest taki fragment w liście do Hebrajczyków, który najlepiej jakby definiuje w całej Biblii wiarę, w 11 rozdziale, wersety 1 do 3 i później jeszcze 6. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.
I szósty werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bez wiary nie możemy podobać się Bogu. Wiara jest, nasza wiara jest kluczem do społeczności z Bogiem. Do tego, by móc doświadczyć czegoś od Boga, przez wiarę jesteśmy zbawieni. Wiara ta to nie jest błądzenie w ciemności, chodzenie jakieś po omacku. To też nie jest tradycja, ani nie religia. Wiara jest zaufaniem, przekonaniem, pewnością i przeświadczeniem. Wiara też nie może istnieć sama bez miłości. Wiara musi być czynna w miłości. To w liście do Galacjan Paweł taki fragment nam zostawił. Czyli musi być widoczna w praktyce, w relacjach z innymi. Wiara nie jest związana z teologią. To nie tak, że muszę znać całą Biblię na pamięć, nie muszę znać odpowiedzi na wszelkie pytania, żeby uznać siebie za wierzącego. To nie, wiara to nie jest wiedza teologiczna. Musimy budować swoje przekonania w oparciu o wartości biblijne i ta wiara jest właśnie widoczna w naszym sposobie działania. Wiara ma swoje źródło. Tym źródłem jest słuchanie, czytanie Słowa Bożego. Wtedy możemy dostrzec swoje wnętrze, poznać swoje słabości i to, co jest najważniejsze, zobaczyć ratunek, zobaczyć dobrą nowinę, zobaczyć Ewangelię. Jezusa, który zbawia, który może rozwiązać nasze problemy, ma moc zmieniać nasze życie, może nas uzdrowić, pozbyć się ciężaru, który dotąd cały czas nam towarzyszył w naszym życiu. I też moja wiara wynika z tego, co Bóg uczynił w naszym życiu, w życiu mnie i mojej rodziny, potwierdzając to, co czytałem w Słowie Bożym. W Ewangelii Łukasza, moi drodzy, mamy taką historię zapisaną w 17 rozdziale. O uzdrowieniu przez Jezusa 10 trędowatych. To jest 17 rozdział od 11 rozdziału. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wyszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: Wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Słuchajcie, mamy 10 ludzi, którzy ciężko są chorzy, ale nie pogodzili się ze swoim losem. Szukają ratunku, szukają pomocy. Usłyszeli od Jezusa, co mają zrobić. Mają iść i pokazać się kapłanom. Kapłani wtedy potwierdzali chorobę, potwierdzali wyleczenie z tej choroby. Pozornie bezsensowne polecenie, no bo cały czas są chorzy. Jednak no, na przekór logice poszli do kapłanów i na przekór zdrowemu rozsądkowi okazało się, że zostali wyleczeni. Ale tylko jeden z nich wrócił, tylko jeden z nich oddał chwałę Bogu, oddał wdzięczność, pokazał wdzięczność Bogu. I właśnie na tym polega widoczność wiary naszej, na okazywaniu wdzięczności Bogu za to, co dokonał w naszym życiu. Wiara jest posłuszeństwem Bogu i oddaniu Chrystusowi
i zawierzeniu mu swojego życia. To dar, dar, który mamy od Boga. Nie jedyny, bo tu czytamy w tym wersecie, że jest jeszcze drugi dar, cierpienie. I z reguły, myśląc o wierze, nie myślimy o cierpieniu, bo jakoś nam się to nie klei, nie pasuje. Są ludzie, którzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom wierzących i głoszą na przykład, że już w tym życiu osiągniemy pełny dobrobyt, nic nas złego nie będzie czekało, takie już będziemy tu mieli niebo na ziemi. No ja to zostawię na boku, wiecie, i może nie w tym kierunku zupełnie będę szedł, bo to nie jest ewangeliczne, nie wynika to z Biblii w ogóle. Skoro nasze zbawienie zostało nabyte przez cierpienie i śmierć Jezusa, to musimy się liczyć z tym, że częścią naszego życia będzie też cierpienie, które będziemy musieli znieść. Jezus powiedział nam w Ewangelii Marka w 8 rozdziale i w 34 wersecie. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Moi drodzy, tak jak droga Jezusa do zmartwychwstania wiodła przez śmierć, tak i nasza droga do chwały, do Boga prowadzi przez cierpienie. Nie da się tego ominąć. Oczywiście, że to cierpienie może różnie wyglądać. To nie musi być biczowanie, takie jak czytamy w Nowym Testamencie. To nie musi być więzienie, takie jak Paweł miał. Nie jest tak, jak nie zawsze musi być tak, jak opowiadał niedawno goszczący u nas Darek Pacan z Open Doors, który mówił o prześladowanych chrześcijanach w innych częściach świata. Choć one cały czas jest, niestety, ma miejsce takie prześladowanie. Może to być cierpienie nasze, może być po prostu odrzuceniem albo osamotnieniem też. Choćby takie, jakie doznał apostoł Paweł w chwilach końcowych swojego życia, które opisuje w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie, i zostałem wyrwany z paszczy lwa. Paweł stanął przed sądem w chwili, kiedy wszyscy od niego uciekli. Jego uczniowie, ci, którzy z nim byli, przebywali z nim, oni go porzucili, zostawili samego. Ale Paweł tu pisze, że mimo tego osamotnienia czuł obecność Boga i Bóg go wsparł w takiej chwili. Paweł był prawdopodobnie niewielkiego, osobą o niewielkim wzroście, niewielkiego wzrostu i raczej lichej postury. A jednak wierzący w Filipii widzieli, jak Paweł głosił im Ewangelię 10 lat przed napisaniem tego pisma i jak w ich mieście był biczowany i uwięziony. O tym czytamy w Dziejach Apostolskich. Oni wiedzą, przez co Paweł przeszedł, a jednak Paweł, gdy czytamy w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy był w więzieniu w Filipii, śpiewał i modlił się i dziękował Bogu za to, co się wydarzyło. Mało tego, on wcale mimo tego, co wtedy przeszedł, nie zrezygnował ze swojej służby. On nadal głosił Słowo Boże i po raz kolejny był więziony. List do Filipian, mimo że pisany jest z więzienia przez Pawła, on nie zawiera żadnej skargi, a wręcz wzywa do radości ludzi. I to jest ważne. Ważne jest to zobaczenie tej postawy Pawła właśnie w chwili ciężkiej, w chwili próby.
W naszym życiu, życie godnym Ewangelii, słuchajcie, dążymy do jakiejś pełni chrześcijańskiej. Dla nas wzorem jest Jezus Chrystus i też nasze relacje powinny być odbiciem postawy Jezusa. Jezusa, który był przecież kimś więcej niż człowiekiem. On był doskonały, a jednak zrezygnował ze swojej pozycji, przyszedł na świat i nie po to, żeby zarabiać pieniądze, kupę pieniędzy, żeby klaskali mu i, nie wiem, nosili na rękach wszyscy. Nie oczekiwał, że ktoś będzie skakał wokół niego i mu usługiwał. To Jezus wychodził naprzeciw potrzebom ludzi i nie myślał o sobie. On myślał o innych zawsze. My też dlatego bądźmy skupieni faktycznie na innych, a nie bądźmy skupieni na sobie. Ważne pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać. Czy jesteś gotowy na to, żeby umyć stopy swoim braciom, siostrom, tak jak zrobił to Jezus? Ale też ważna rzecz, czy jesteś gotowy na to, żeby tobie ktoś umył stopy? Warto się zastanowić, jaka jest nasza tutaj postawa w naszym życiu i czy faktycznie służymy innym. Czy potrafisz uniżyć się nad potrzebującym bratem? Czy jesteś wierny jako naśladowca Jezusa i godny zaufania? Czy tym różnisz się od ludzi niewierzących? Prawdziwe chrześcijaństwo, wiara i pobożność przejawia się w naszym codziennym życiu, niezależnie od naszego wieku, od naszej płci, od zamożności, pozycji. Mamy pokazywać wartość Ewangelii, wdzięczność, pokój, zachętę, współczucie, zaspokajać potrzeby innych i pomagać im. Jeśli takiej zgodności nie ma, wtedy, niestety, ale jesteśmy pozornymi chrześcijanami. Coś jest nie w porządku. Budujemy religię pozorów. Gdy Paweł mówi o rozwoju, o postępach, to właśnie o to chodzi. Taka postawa prowadzi do chrześcijańskiej radości. Życie godne Ewangelii nie polega na coniedzielnym chodzeniu do kościoła i oczekiwaniu, a teraz mnie karmcie. Każdy z nas jest częścią tego kościoła i każdy z nas buduje siebie i ten kościół. Mamy przyjaciół, takie małżeństwo, słuchajcie, które w tej chwili w wakacje jeżdżą do Kenii budować, pomagać, rozwijać szkołę. To jest jakaś wioska w Kenii, w jakimś dzikim terenie. I rok temu byli, w tym roku tak samo tam pojechali i jakieś małżeństwo wybudowało tam szkołę dla dzieci. Tych dzieci już jest bardzo dużo w tej szkole. To jest chrześcijańska szkoła. Opowiadali ostatnio taką historię. Zresztą będziemy mogli ich na jesieni, prawdopodobnie ich tutaj poznamy, będą tu u nas gościć. Ale opowiadali taką fajną historię stamtąd właśnie, gdy dzieci przychodzą rano do szkoły, każde z nich przynosi patyka, kija po prostu. Idzie drogą do szkoły przynosząc kija. I zastanawiali się, po co? A później wychodzi już bez tego kija ze szkoły. Po co? Jak się okazało, te dzieci przynoszą te kije do kuchni na ognisko, na to, żeby można było ugotować dla wszystkich jedzenie. Każdy coś przynosi od siebie. Jak tych dzieci jest 100, jak przyniosą 100 patyków, to akurat na obiad wystarczy. I tak jest tak samo w kościele, słuchajcie, że my wszyscy ten kościół budujemy. Każdy z nas, nie o to chodzi, żebyśmy za tydzień każdy z patykiem przyszedł, bo pastor już mnie naprawdę nie będzie zadowolony. Ale jutro można przyjść, właśnie, dokładnie. I właśnie coś dołożyć, bo takiego patyka dołożyć od siebie. Postępowanie godne Ewangelii, życie godne Ewangelii,
to nie tyle konieczność dokładania coraz większych starań po to, żeby coś otrzymać od Boga, lecz okazanie wdzięczności za to, co otrzymaliśmy, za to, co mamy dzięki Ewangelii, dzięki temu, co Jezus, co Bóg dla nas zrobił, dzięki zbawieniu, które mamy w naszym Bogu. Na koniec chciałem jeszcze opowiedzieć wam taką historię, którą miałem okazję teraz w te wakacje usłyszeć, ponieważ w trakcie urlopu, gdy jeździmy z rodziną po gdzieś tam w różne miejsca po Polsce, zawsze staramy się odwiedzać jakieś kościoły w niedzielę. Różne denominacje już zwiedziliśmy, różnie wyglądały te kościoły. W różny sposób wyglądało jakby nabożeństwo, ale też i wyzwanie. Nie zapomnę takiego kościoła, w którym ściany były na fioletowo, różowo pomalowane. Ale no, robiło wrażenie po wejściu, nie powiem, ale to jest inne. Ale wolno, jak najbardziej. Ale mamy, dzięki, w związku z tym no, mamy różnych znajomych, gdzieś tam już zdarza nam się usłyszeć różne rzeczy. I w te wakacje zmarł ojciec naszego znajomego, Piotra. I mieliśmy okazję usłyszeć świadectwo tego syna o jego ojcu. To było na Podlasiu. Wiecie, w czasach jeszcze socjalizmu naszego, tu w Polsce, to wiele lat temu, oni byli wierzącą rodziną tam na Podlasiu. Jego ojciec wyjechał gdzieś do Związku Radzieckiego ówczesnego i tam, będąc w kościele, w zborach, zauważył, że w każdym zborze tam jest tylko jedna Biblia, tylko pastor miał Biblię. Nikt więcej z ludzi nie miał Pisma Świętego. Nie było ono dostępne po prostu, ponieważ to był Związek Radziecki i tylko pastor mógł mieć. Co zrobili ludzie w sytuacji? Ludzie uczyli się na pamięć ksiąg poszczególnych, a byli też tacy, którzy przepisywali, po prostu całe księgi ręcznie przepisywali i mieli. Przychodzili do zboru, mając przepisaną połowę Biblii w zeszycie na przykład, i w trakcie nabożeństwa z tego korzystali. I on wtedy, jakoś nie dawało mu to spokoju. Wiecie, i ja nie będę może wszystkiego opowiadał, tylko w skrócie mniej więcej. Nawiązał kontakt z jakąś tam fundacją, z kimś, kto zajmował się wydawaniem Biblii. I u niego w domu było miejsce blisko granicy wschodniej, było miejsce, gdzie przywożono Biblię wydawane gdzieś tam w cyrylicy, oczywiście spisane. I on stworzył grupę z ludźmi, z braćmi swoimi, grupę ludzi, którzy za tą wschodnią granicę przenosili te Biblię do zboru. Przez granicę, znaczy nie przekraczali nielegalnie, tylko przez przejścia. Jakoś tam byli w stopniu, ponieważ mieli możliwość przechodzenia, mieszkali w strefie nadgranicznej. Oni przenosili te Biblię. Bardzo dużo ich przenieśli. Nie wiem dokładnie ile, ale bardzo dużo. Pewnego razu ten człowiek został złapany na granicy, zatrzymany. I trochę siedział, przez moment był uwięziony. Został później wypuszczony, ale stracił pracę. Pracował do tej pory jako urzędnik, bardzo spokojną, bardzo jakąś podobno dobrą tą pracę miał. Został zwolniony i no, dostał tak zwany wilczy bilet. Nigdzie nie mógł znaleźć pracy. Po długim czasie gdzieś tam podobno znalazł jako palacz w jakiejś kotłowni pracę. No ale nie zaprzestał tego. On cały czas jakby żył tym. I cały czas gdzieś w tym, chociaż już sam nie mógł przekraczać granicy, ale wspomagał to, wspierał. Po latach, ten syn teraz opowiadał właśnie, że u niego w domu, słuchajcie, jest kilka kartonów listów napisanych po rosyjsku z podziękowaniami z całego Związku Radzieckiego. Z podziękowaniami za Biblię, które dzięki niemu tam trafiły. Moi drodzy, życie godne Ewangelii dla nas inaczej będzie wyglądało, aniżeli gdzieś w krajach, gdzie są prześladowania, gdzie można za to trafić do więzienia, można nawet stracić życie.
Oczywiście, my teraz mamy nieograniczony dostęp do Pisma Świętego i warto mieć tą Biblię i czytać, i słuchać, ale życie godne Ewangelii, słuchajcie, to jest dostępne dla każdego z nas. I naprawdę tego wam, moi drodzy, życzę.